ściskam wam waszą szeroką dłoń, jak Ojciec Święty wam ściskał, i zajrzę prosto w otwarte oczy, by waszym duszom przyjrzeć się z bliska. Obejmę mocno, szeroko w pół, by was przytulić do siebie. Silnych jak dęby ciała rolników, wrośniętych mocno w polską glebę. I zapach ziemi z waszym oddechem zaniosę na stopnie ołtarza, z którego wzleci w świat śpiewnym echem głos, który was woła i pozdrawia. Szczęść Boże polskim rolnikom! Niech będzie Chrystus pozdrowiony. Niech dobry Bóg wam w polu sprzyja, a Jezus Chrystus pomnaża plony. Szczęść Boże przy skwarnych żniwach i niech pogoda wam zawsze sprzyja. Niech błogosławi wam Boża Mateńka, Królowa Polski, Święta Maryja. Kochana Polska wsi, chłopom polskim, naszym braciom i siostrom rodakom, serdeczne szczęść Boże. Pozdrawiam tych, co nas żywią i bronią, rolników polskich wsi, co strzegą naszych domów i drzwi. Siłę narodowego trwania gorzko doświadczył wróg. Dla was podzięki i uznania, i niech wam przewodzi Bóg, niech wam przewodzi Matka Boska z przydrożnych wiejskich kapliczek, kochana Mateńka ze szramą na twarzy, co ma prawdziwych matek oblicze. Ukaż się nam, Polakom, z niespodziewanej strony, byśmy nawzajem się mogli pozdrawiać. Niech będzie Maria pozdrowiona, niech będzie Chrystus pozdrowiony. Tak, no to cóż, tak można by bez końca, ale czas nas jednak nagli. Może jeszcze orłom polskim, chorągwianym, dam rozkaz, polecenie wojskowe, ażeby ojczyzna nasza trwała. Wam, polskim orłom chorągwianym, wam rozkazuję, wznieście swe skrzydła i wzlećcie nad panteony polskiej sławy, nad nekropolie w każdym mieście, co literami imion Polaków, jak liśćmi wawrzynów się szczycą. Tu leży żołnierz niepokonany, z Marią w sercu, Bogu Rodzicą. Spisz ich pomników, lśni tam do dziś. Tam spotkasz zawsze biało-czerwoną. A ponad wszystkim święty krzyż. U dołu napis. Tym, co nas żywią, tym, co nas bronią, żołnierzom z polskich wsi. Dziękuję bardzo. Tak, wysłuchałeś poezji kapitana Wojska Polskiego, którego dusza jest taka sama jak cywila. Nurzamy się wszyscy w tej polskości, w tym patriotyzmie, we wiarze, w wierze, nadziei i miłości, i staramy się tożsamość narodową naszą podtrzymywać, utrzymywać się. Ilu takich ludzi jest? Wiem, że wielu na pewno Polaków jest takich, którzy żywią głęboką miłość do ojczyzny. Widzę to w tych manifestacjach, w obronie Radia Maryja, w obronie telewizji Trwam. Widzę to w święta Bożego Ciała, kiedy ogromne rzesze Polaków wylegają na ulicę i kiedy ta wierna rzeka katolików, wierna rzeka Polaków płynie, wypływa z drzwi kościoła i kręcąc, meandrując ulicami miasta, zatrzymując się przy ołtarzach bocznych, wraca z powrotem do świątyni. To jest Polska. To jest nasze narodowe trwanie. Gdyby tego nie było, gdyby o tym nie pisać, gdyby o tym nie mówić, to ta Polska zginie tak,
jak zginęła polska telewizja, na pewno. Polskie radio, na pewno. Zespół Mazowsze, Zespół Śląsk, Gazeta Przyjaciółka, która była wychowawczynią wielu wspaniałych pokoleń Polaków. Przyjaciółka była symbolem polskości. To na pewno, chociaż to były czasy komunistyczne, ale tam było tyle patriotycznych artykułów. Były wykroje i wzory, jakieś tam przepisy na pieczenie ciasta i tak dalej. Ale zawsze były płomienne, prawdziwe polskie patriotyczne artykuły były. Ja sam to pamiętam. Pamiętam artykuł Krwawej Niedzieli z Bydgoszczy, kiedy miałem 7 lat. No kiedy już umiałem czytać i Przyjaciółka właśnie o tym pisała. I to kontynuowało naszą trwałość narodową. No w tej chwili teraz nie ma prasy. Jest nasz dziennik, jest nasza Polska. To są te gazety, które można wziąć do ręki, których można przeczytać. Jest Radio Maryja, który można wysłuchać komunikatów. Jest telewizja Trwam, której możemy zobaczyć siebie, samych nas, Polaków, Polsat, newsy. To telewizja, jakaś jeszcze tam jest taka telewizja antypolska. Oj, nie pamiętam, jak ona o takim antypolskim nastawieniu. Oj, Superstacja, Superstacja. To jest super antypolska telewizja. To jest super antypolska telewizja. To jest Superstacja. No i radio, i Gazeta Wyborcza, która na każdym kroku, gdzie się tylko ukazują polskie jakieś nowinki, jakieś dokonania patriotyczne, słowa pełne miłości do ojczyzny, zawsze je obrzydza, przekreśla, opluwa, depcze, poniewiera, szykanuje, przewraca na drugą stronę, niszczy celowo, dokucza, robi przykrość, powoduje to, że nabieramy wstrętu do tych środków masowego przekazu i umacnia nas w przekonaniu, że ci ludzie nie są Polakami, że oni nie życzą nam, Polakom, dobrego, tylko oni chcą, żeby nas zniszczyć, żeby nas unicestwić. Zniszczyć Polskę. Tak, no to tak, tak to właśnie wygląda. No. To tyle byłoby słów na niedzielę dzisiejszą. Na wtedy.